Witam, witam. Trzeci dzień turnieju. Dzisiaj do zagrania i wojna, i turniej, więc presja czasu. Dodatkowo praca, plus jeszcze obowiązki w domu i trzeba się wyrobić do lekarza, więc nie mam dużo czasu. Potrzebuję dobrych klocków. Jeśli chodzi o 2 pierwsze dni, całkiem nieźle. Patrząc na obrony. Początek ok, teraz trochę w kratkę, mało ataków na mnie, ale cały czas A, więc to mnie cieszy. Patrząc na to, że nie mam zbyt wielu talentów w tej drużynie obronnej, bałem się, że ona będzie miała zbyt mało siły ognia. Natomiast jak widać, w miarę działa. Tu myślę, że Lixiu robi robotę, co widzieliście we wczorajszej mojej porażce. Przy nie najlepszych klockach, jak Lixiu, zaczyna się odpalać, to jest problem. Więc, żeby nie przedłużać, ruszam do walki. I kto dzisiaj będzie pierwszy? Małgosia. 2 złamane limity, ale 2 medyków, czyli tu trzeba zająć się głównie środkiem i prawą stroną, właściwie 2 pierwszymi. Dobra, więc mamy tak: Sonię do dezaktywacji, Sonię do czyszczenia statusu, 2 rzucających ujemną obronę na Wilbura. Dobra, zmienimy. Na wszelki wypadek, gdyby Małgosia trafiła mi Sonię z dezaktywacją. No dobra, jedziemy. Ile 3 łączenia są potrzebne, żeby mieć w miarę kontrolę walki? Pięknie żółto. A, i to jest czał kostiumowy. Dobra, to przegapiłem. Dobra, jak odpalę diament, podchodzi mi niebieski w górę. A tu mi ucieka. Dobra, zrobimy tak. Tak. A, wiem, że mam zielonych, ale chcę tych niebieskich jak najszybciej. Teraz, który będzie lepszy? Na Małgośkę czy na trzech? Dając na Małgośkę, mam zielony diament. Dobra. Jest czyszczenie. Gośka ma odporność na... Na co ona ma odporność? Na umiejętności specjalne. Dobra, zatrzymam tą Sonię jeszcze. I teraz tak. Kim jest Chao? Kostiumowy. Dobra. Chao będzie tylko regenerację blokował. To Sonia mnie oczyści. Aj. Dobra, i nie mogę dłużej tu czekać. Muszę to zrobić tak.
Tak. No dobra, tu powinno pójść już na spokojnie. I odpalimy sobie diament. Żeby nie było, że nigdy ich nie odpalam. Dobra, pykło. No i kto dzisiaj drugi? Uhuhu. To może być ciekawe. Dobra, i znowu to jest kolejna walka, gdzie chętnie bym wziął mgłę. Natomiast borile, którzy będą najbardziej tu upierdliwi, oni mogą się oprzeć zblokowaniu buffów. Więc zagram na dwóch dezaktywatorów. Tutaj tak naprawdę Czechowa trzeba się bać. No i co? Liczyć, że podejdzie. Dobra, jak najszybciej trzeba tu odpalić, mieć gotową dezaktywację. Dobra, zacznę tak, bo to mi przygotuje niebieskie łączenie na później. Albo nawet na teraz. Dobra. Ok, i mamy jedno jeszcze niebieskie i jedno zielone. Zielony nam odpali dezaktywację, ale zrobimy najpierw niebieskie. I teraz zrobimy niebieskie z zielonym. I tej strony głównie nie chcę. Melendor jest chyba czarodziejem. Aha, nie mam jeszcze obrony w dół. To zielone wypadałoby zrobić. Czy zaryzykować i w Jaśka uderzyć? Nie. Dobra, czyli robimy. Bo będę grał tą stroną. Tu mam zielone, niebieskie mam na drugą stronę. Dobra, to zrobimy tak. Jasiu. Ciebie się pozbędę. Dobra. I tu sobie uderzymy. Ciebie wa... Aha, muszę użyć Kedmona. Dobra. Dobra, i tu się nic złego nie powinno wydarzyć. Pięknie.
No i przeciwnik numer 3. O, Lixiu. No dobra, plus jest taki, że środek nie ma zbyt wielu talentów. Ale granie przez Lixiu jest zawsze trudne. I teraz tak. Czao zwykły i czao kostiumowy, czyli ty jesteś druid, ty jesteś ranger. Dobra. No dobra, i tu na dwoje babka wróżyła. Szczerze powinienem zaryzykować i wejść w mono. Ale spróbuję to rozegrać jakoś taktycznie. No dobra, jest niby dobrze. Dobra, właśnie spojrzałem, że złą Sonię wziąłem. To miała być Sonia z czyszczeniem mojego statusu. Tu są dwie opcje. Albo można zacząć od bawienia się włączenia zielone, ale spróbuję zrobić tak, żeby coś więcej podeszło, bo mamy tylko do połączenia w tym momencie 6 zielonych i 7 niebieskich, więc coś musiałoby podejść. Okej, mamy niebieskie. Mamy zielone? Pięknie. Dobra, ty ścinasz manę, ale was zablokuje. Pięknie. Wilbur też się dał zablokować. Więc zrobimy tak. Nie mam czyszczenia statusu. Więc trzeba to zagrać tak, żeby Wilbur jak najszybciej zszedł. Zejdziesz od klocków. Dobra, idź do domu. No dobra, tutaj ten pomysł z mgłą był całkiem niezły. Trochę mi pomogła na starcie. To jest Sonia zwykła, więc ona się nie oczyści. To możemy uderzyć i zrobić diament. Dobra, i to już powinny być wygrywające łączenia. Trzy chyba mi już załadują spece. I znowu spece. No dobra, jak widzicie, Lixiu nie jest taka straszna, o ile macie fajne klocki na start. No i przeciwnik numer 4. Dobra, to może być trudne z tego względu, że jak mieliśmy turniej z szybką maną bez fioletu, wyszedł błąd na świni. Świni nie da się dezaktywować. Jeżeli ją dezaktywujecie, dostajecie pasywką. Natomiast tutaj mgła może mi znowu pomóc, bo świnia nie powinna odpalić pasywki. Ale z drugiej strony trzech niebieskich byłoby spoko. Dobra, czy dezaktywacja? Nie, będę chyba bawił się w przyjmowanie specy pasywnych od świni, ale to boli, bo ona walnie za jakieś 500. Mam wrażenie, że nie wyjdę z tej walki. Zobaczmy. Dobra, mamy żółto-niebieskie kombo i zielone na kolana.
ale akurat zielone to nie jest kolor, którym kolena bym chciał atakować. No i podpuszczają mnie do zrobienia niebieskich. No dobra, i ten ruch, który mryga, byłby bardzo dobry, gdyby wtedy podszedł niebieski od razu na łączenie na dół. Ale chyba nie będę ryzykował i zrobię to tak. I co, to jest jedyny możliwy ruch? Dwa są. Ale ten, co mryga, nic mi nie daje, a ten mi daje żółte łączenie. O, i podejdą niebieskie, dobrze. Dobra. No musiałeś unik robić? Dobra. I kolen powinien zejść od dwóch klocków. Jak nie, to się oszukam. Wow. Dobra, ale mamy zielone. Na szczęście. Dobra, kolena tu trzeba koniecznie zdjąć. Więc nawet nie będę się zastanawiał. Zrobię tak. Ty uderz tu. I teraz tak. Okej, mam czerwony diament, natomiast ten niebieski to już powinien zdjąć szakala i będzie spokojna walka. Czy minus 20 obrony wolę, czy wolę plus 40 ataku? A ty się możesz oprzeć chyba, świnko. Nie, ty wojownikiem jesteś, dobra. To wolę dostać ujemną obronę, bo mogę się z niej oczyścić. Dobra, szafir, pięknie, wszystkich możesz. No i porobione. No i dobra. Jest 1% już i ostatnia walka została. Ho, ho, ho. Maczek. Maczek jest wojownikiem. Kurczę, tu ta mgła mi się podoba. Natomiast tu jest niewielu do blokowania. Ale, aha, tu dwie dezaktywacje by mi się przydały.
No dobra, robię coś szalonego. Dwóch dezaktywatorów, blokowanie z PC przez Jaśka i blokowanie buffów przez mgłę. Wywaliłem Kamrata, postać, która ma A+ na właściwie każdym turnieju. No i zobaczmy, jak będzie. Pewnie będzie samo niebieskie. Dobra. Czyli mgła właściwie mi się za bardzo nie przyda. Natomiast mamy niebieski diament. I od niego będzie trzeba zacząć. I w tym miejscu najlepiej. Dobra, czy to starczy na maka? Nie. A czy to starczy na maka? Też nie. A czy... Czy jest sens go teraz uderzać? 3, 4, 5, 6, 7, 8. O jeden klocek za mało. No to jest sens go uderzyć. Tobą. I zrobić tak. Dobra, nie będzie co dezaktywować. A to jest postać, która będzie mnie drażniła mocno. Ale to da mi specę już. Aha, jednego. Gapa, gapa. Ale jeden spec lepszy niż żaden, jak to mówią. Dobra. Kieł, ty mnie nie interesujesz. Ciebie to dezaktywujemy. Zrobimy tak. Akurat o tyle dobrze, że kieł stoi sobie na końcu. I bez problemu będzie można go dezaktywować. On mi tam nie robi różnicy, bo buffuje atak już po specach. Dobra. No dobra, nie taki diabeł straszny. Mgła swoje zrobiła, ale przede wszystkim tutaj najwięcej pomógł to stworzenie niebieskiego diamentu na start. Jak ja lubię te zabawy na koniec. Dobra, ale to już jest po walce. No dobra, i kolejny dzień na 5-0. W tym momencie miejsce 1777 plus jeszcze troszkę pewnie podskoczę dzięki obronom. Także tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy turniej. Dajcie znać, jak wam idzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.